Serdecznie witam wszystkich zebranych. Cieszę się, że dopisuje nam aura. Wybieramy się pierwszy raz na spacer po cmentarzu szamotulskim. Oczywiście nie jesteśmy w stanie obejść wszystkiego i opowiedzieć o wszystkich. To myślę, że cmentarz szamotulski można odwiedzać wielokrotnie i oglądać go pod różnymi, z różnych punktów widzenia, biorąc pod uwagę różne postaci. Dzisiaj to trochę taki rekonesans. Najpierw będzie bardziej szczegółowo, potem już będziemy bardziej szli takim spacerem i będziemy sobie różne rzeczy opowiadać. Spotykamy się już po raz dziewiąty. W tym roku pierwszy raz z nowością, bo mieliśmy dwie powtórki, czyli Bazylika i Kościół Świętego Krzyża, a na cmentarzu będziemy po raz pierwszy. Witam serdecznie pana doktora Piotra Nowaka, który już tutaj rozdawał autografy. Tak, przypominam, pan doktor Piotr Nowak jest autorem już trzech historycznych publikacji związanych z szamotułami. I witam serdecznie Łukasza Bernadego. Ja się nazywam Agnieszka Krygier-Łączkowska, reprezentuję portal regionszamotulski.pl. Witam Państwa serdecznie, dziękuję Pani Doktor za zaproszenie jak zawsze. Szanowni Państwo, skończyliśmy ostatni spacer właśnie tym wątkiem cmentarza wokół kolegiaty. I rzeczywiście od najdawniejszych czasów zmarłych chowano właśnie wokół kościołów, wokół świątyń. Chodziło oczywiście o bliskość miejsca świętego, też takie nawiązanie też do miejsca, gdzie spoczywali pierwotnie w czasach starożytnych, a później były relikwie świętych, tak? Taka bliskość właśnie z tymi świętymi patronami. I tak, szanowni Państwo, było i wokół tego pierwszego, najstarszego kościoła świętego Marcina na Starych Szamotułach. Państwo wszyscy są już doświadczeni, znają historię, więc nie trzeba tłumaczyć, gdzie Stare Szamotuły i gdzie był tam kościół. Ten kościół do początku XIX wieku funkcjonował i jeszcze właśnie do tych czasów, a na pewno w XVIII wieku, były ostatnie pochówki. Poza tym, szanowni Państwo, przy kościele Świętego Ducha, a więc ulica Poznańska. Zresztą są takie notatki prasowe, które mówią jeszcze na początku XX wieku, kiedy budowano tą kamienicę Sundmana, to tam również jeszcze odnaleziono właśnie pozostałości tych grobów, tych szczątków przy kościele Świętego Ducha. Oczywiście przy kościele Świętego Krzyża, kościele klasztornym, tam zresztą jeszcze do XIX wieku, a później jeszcze takie pochówki jednak okazjonalne związane z patronami tego kościoła. I oczywiście przy kościele tutaj, tym, który pięknie widzimy, a więc przy naszej kolegiacie, jak ona powstała w XIV wieku, tak od początku chowano. Pamiętamy także, tutaj jest pan Wojciech Musiał, który też nam szczegółowo opowiedział, gdzie chowano w kryptach podziemia, ale oczywiście i przede wszystkim chowano wokół kościoła, bo tych najprostszych parafian, że tak powiem, poza właścicielami szamotu, poza proboszczami, znamienitymi mieszczanami, to jednak chowano ich wokół kościoła. Na początku XIX wieku, szanowni Państwo, co no, nie trudno sobie wyobrazić, no, brakowało tego miejsca. Jednak kolejne wieki, pochówki w tych samych miejscach. Nawet wizytacje podają, że kopiąc nowe groby, wykopywano stare kości. No, był to problem. Zresztą ten problem pojawiał się także i w innych parafiach. Można by wszędzie właściwie opisywać to samo zjawisko braku miejsca. I właściwie ten powód, ale także i zarządzenia władzy duchownej i władz zaborczych, władz pruskich, takie sanitarne, powiedzmy, względy zdecydowały, aby zakładano nowe cmentarze poza miastem, poza miastami. I tak jakbyście Państwo pomyśleli, zaobserwowali, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o Wronkach, gdzie cmentarz także jest w pewnym oddaleniu. Oczywiście dzisiaj, szanowni Państwo, te cmentarze są właściwie w obrębie miast. Tym bardziej, szanowni Państwo, podjęto starania
i wybrano właśnie to miejsce. Miejsce, gdzie pierwotnie mniej więcej, nie będziemy wskazywać co do metra, bo nie jesteśmy w stanie, ale znajdowała się dawna kaplica czy kościół świętego Mikołaja. Tę kaplicę pod swoją opieką miał jeden z prałatów, kanoników kapituły, a dokładnie prałat kustosz. On także miał ziemię z tym związane. Ten kościół świętego Mikołaja, nie wchodząc w szczegóły, został rozebrany w XVIII wieku. Już go nie było. W tym miejscu jedynie pozostała figura. I w tym miejscu właśnie, gdzieś w pobliżu tego miejsca, gdzie był ten kościół świętego Mikołaja, wyznaczono teren na nowy cmentarz. Jak podają dokumenty, kroniki, parafianie usypali tutaj groble, podwyższyli ten teren, gdzie się znajdujemy, także no, sam teren cmentarza. Ale oczywiście, kiedy myślimy o tym pierwszym terenie cmentarza, to był znacznie mniejszy. I szanowni państwo, oczywiście ogrodzono go. Tak się złożyło, że nim oficjalnie poświęcono ten cmentarz, to już zaczęto chować tutaj zmarłych, no wtedy na epidemię cholery. Bo to był rok 1831. To jest ten rok, kiedy mówimy właśnie o poświęceniu, o otwarciu tego cmentarza. W tym czasie właśnie dziesiątkowała tutaj ludność epidemia cholery. Chowano ich między innymi także przy drodze z Szamotu do Obrzycka. Państwo zauważyli, tak troszeczkę w oddaleniu od drogi jest krzyż, taka usypane wzniesienie. Tam miał być ten cmentarz choleryczny, ale także chowano właśnie na tym cmentarzu nowo założonym. Oczywiście poświęcono go wówczas, no i zaczął funkcjonować. Z czasem oczywiście, nie trudno się domyślić, także został rozbudowywany. Kolejne dziesięciolecia, kolejni proboszczowie starali się, aby ten teren rozszerzyć. Co warto wspomnieć, szanowni państwo, on początkowo był poszerzany w kierunku północnym. Dobrze mówię? Nie, południowym. Tam, południowym, jasne. Niektórzy tak mają, ale ja zasadniczo wiem. W kierunku południowym kolejne kwatery. Zresztą, szanowni państwo, można zauważyć, że tam też są troszeczkę starsze w części groby, więc nie trudno wydedukować. Co warto wspomnieć, to jeszcze w XIX wieku, 1874, powstała ta, no, piękna i na szczęście zachowała się do dzisiaj ta brama, no w takim stylu powiedzmy neogotyckim, z napisem. I widzimy tutaj z tej strony ten napis: sprawiedliwi wejdą do żywota wiecznego, a z drugiej strony, pozwolicie państwo, bo nie pamiętam, każdy otrzyma swoją zapłatę według uczynków jego. Tak, słyszeliście państwo? Więc w zależności, albo się wchodziło, to widziało się ten napis, albo wychodząc ten drugi. Można sobie go oczywiście zinterpretować tak teologicznie. I tak, szanowni państwo, co jeszcze warto wspomnieć, w tej części centralnej zobaczymy sygnaturkę. Z tego samego okresu powstała taka dawna sygnaturka, więc taka mała dzwonnica, powiedzmy, właśnie tam, gdzie jest Aleja Proboszczów. Proszę państwa, w takim razie wchodzimy na cmentarz i dalsze informacje jeszcze się pojawią. To jest nagrobek jednego z szamotulskich proboszczów, księdza Wincentego Taszarskiego. Kaznodzieja. I proszą go biskupi o to, żeby objął dwa lata później, w 1835, funkcję kaznodziei w katedrze poznańskiej. I tam te kazania głosi z wielkim uznaniem wiernych i kleru. I chyba te kazania oraz to, że był w Koźminie tym administratorem, sprawiają, że w wieku 27 lat trafia do Szamotu jako proboszcz ogromnej wtedy, jak na ówczesne czasy, dużej parafii. Tutaj między innymi to jest pochowany, tutaj dobrze mówię, burmistrz Szamotu. Burmistrz Szamotu Zygmunt Lewandowski.
tak jeden z burmistrzów. Jeśli Państwo obeszlibyście ten krzyż, to zobaczycie Państwo z drugiej strony, tam jest jego imię i nazwisko. Tutaj w 1939 roku też został pochowany sędzia Tadeusz Dutkiewicz, to taka dość ważna postać, sędzia w Szamotułach i później notariusz we Wronkach, regionalista, tak? Jedna z osób, która przyczyniła się do spisania Wesela Szamotulskiego w formie widowiska. Murowy. Jest to grób księdza Walentego Kryzana. Ksiądz Walenty Kryzan pełnił tutaj posługę jako wikariusz na przełomie XIX i XX wieku. O księdzu Kryzanie opowiada się taką historię, jak to zasłużył się dla folkloru, zachowania strojów szamotulskich. No, były to czasy zaborów, gdzie strój szamotulski był też oznaką przynależności narodowej. I ksiądz Kryzan zawsze namawiał przyszłych małżonków, żeby wstępowali, zawierali sakrament małżeństwa właśnie w strojach ludowych. Pytał ich, a strój ludowy macie? No to w tym stroju macie wziąć ślub. Także... Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w tej najstarszej części, która powiedzmy dała początek temu cmentarzowi Alei Proboszczów. No na początku właśnie tak jak tutaj pięknie słyszeliśmy o księdzu Taszarskim, ale tutaj mamy też i tych późniejszych proboszczów. Spotykamy się przy grobie księdza Tertuliana Wilczewskiego i nim zacznę o nim, Szanowni Państwo. To chciałbym króciutko powiedzieć, też taki kontekst nakreślić. Otóż w przypadku kapłanów wielkopolskich doby tak XIX i początku XX wieku mówimy, a na przykład zaborze rosyjskim to już dopiero w latach XX wieku taki obowiązek nałożono, więc byli to też bardzo wykształceni ludzie. Wiemy, że matura w tamtych czasach już bardzo dużo znaczyła. I dlatego, Szanowni Państwo, ci księża byli właściwie, stawali się liderami w społeczeństwie, liderami, przewodzili. Władze były pruskie, władze miasta, wszystkie inne urzędy były pruskie. Oni jako jedyni właściwie byli takimi liderami polskimi. I takimi przykładami właśnie pracy społecznej, oddania, poświęcenia właśnie byli i ksiądz Tertulian Wilczewski, zaraz powiemy też o drugim kapłanie. Ksiądz Wilczewski, Szanowni Państwo, nie rozwodząc się, pochodził z Grodziska Wielkopolskiego. Ceni, więc musieli przejmować i takie, powiedzmy, świeckie obowiązki. A więc właśnie w zarządzie tego Banku Ludowego. Później wspierał Towarzystwo Czytelni Ludowych. Wspomniane także Towarzystwo Pomocy Młodzieży Karola Marcinkowskiego. I wiele tego typu organizacji, które właśnie służyły wsparciu Polaków. No i oczywiście nie podobał się zbytnio władzy pruskiej. Nawet był wymieniany wśród 24 kapłanów z całej tutaj Wielkopolski, którzy byli pod szczególnym nadzorem władzy pruskiej. Pojawili się jako tacy wrogowie tego systemu i władzy pruskiej, więc był pod szczególną tą obserwacją stulecia międzywojennego. Przez kilka lat, w latach 20. był nawet członkiem magistratu Szamotulskiego, dzięki czemu współpracował z też słynnym burmistrzem Szolem. Tak jego klasy, którą przygotowywał do pierwszej komunii, był wtedy bardzo schorowany i tak czasami myśleliśmy, że niewiele rzeczy do niego dociera, bo potrafił do takiego niskiego kolegi mówić, jak mówisz, to wstań, a on stał, tak, ale równocześnie pewne rzeczy był bardzo taki precyzyjny i bardzo dobrze nas do tego sakramentu przygotował. Jeśli chodzi o udział księdza prałata Jakubczaka w powstaniu, był tam kapelanem w zgrupowaniu Gozdawy. Między innymi przenosił na własnych ramionach rannych ze Starówki do Śródmieścia.
pozostał z rannymi do końca, tak? Nie odszedł, w związku z tym został, trafił do stalagu. Później wrócił do Krobi, gdzie już posługiwał przed wojną. I tam do 67 roku był w Krobi proboszczem. Jerzy Nowacki to rówieśnik księdza Albina Jakubczaka, urodzony też w 1907 roku. Urodził się w Topoli Wielkiej pod Ostrowem Wielkopolskim i jego losy są bardzo ciekawe, zwłaszcza losy wojenne. Został wyświęcony przez arcybiskupa Chlonda w 1933 roku. To jest rok, już prawie zbliża się, no Hitler już do władzy dochodzi. I w 1939 roku, kiedy Niemcy wchodzą do Wielkopolski, kiedy zajmują Polskę całą, ksiądz Nowacki jest prześladowany, oczywiście jako inteligent, jest na liście gestapo i gestapo go rzeczywiście aresztuje w 1941 roku, ale ksiądz Nowacki ucieka, chroni się po domach swoich znajomych, również między innymi u sióstr służebniczek, które w Poznaniu mają kaplicę, on tam kiedyś był, znaczy kiedyś, w 1936 roku był u nich kapelanem, ale nie może cały czas funkcjonować bez dokumentów na terenie Rzeszy, więc nawiązuje kontakt ze swoim przyjacielem z okresu szkolnego jeszcze, który jest w AK i na podstawie dokumentów, które ten kolega wyrabia, fałszywych, przedostaje się do generalnego gubernatorstwa jako palacz w lokomotywy, dzięki temu się przedostaje tam i podejmuje podwójną działalność. Oficjalnie jest kierowcą ciężarówki w Tartaku, a nieoficjalnie pełni posługę duszpasterską dla AK. Natychmiast jest prześladowany przez UB właśnie za tą swoją działalność jakowską. Więc znowu się ukrywa, a najlepszym miejscem na ukrycie wtedy są ziemie odzyskane, więc przyjeżdża do Gorzowa, na tereny i najpierw w Barlinku, potem w Lubsku, gdzie nawet probostwo obejmuje, ale tam oczywiście tak trochę incognito, tak trochę cały czas tęskni za poznańską archidiecezją, skąd się wywodzi. Więc pani Janina Foltynowa i ona tutaj, jej mąż i potem zięć Edmund Ćwirlej tu zostali pochowani. Ten grobowiec miał dużo więcej takich szczegółów architektonicznych, niestety to wszystko zostało skradzione w 2007 roku. To były wazy, były dodatkowe jeszcze postaci. W tej chwili jest tylko kopia tego obrazu, tej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, a tak to zostało wszystko skradzione. Oru tańcząc w zespole Stanisławy Koputowej, też pochowanej na naszym cmentarzu. 16 maja 1945 roku skrzyknięta przez nią grupa, przez nią i przez panią Eleonorę Jasiewicz, nauczycielkę, dała pierwszy występ powojenny, to było wtedy dla rannych żołnierzy. Była wspaniałą choreografką, która prowadziła zespół Szamotulski przez prawie 50 lat. 63 lata? No to nawet więcej, tak. To zmarła w roku 2008 i potem jeździła, wyjeżdżała, no tutaj Ola Słomińska wielokrotnie właśnie z tak zwaną babcią Foltynową jeździła. Oblicza się, że zespół pod jej kierunkiem dał nawet około 2000 występów. Znany jest chociażby z filmu też Nie lubię poniedziałku z 1970 roku. Właśnie była wspaniałą przede wszystkim choreografką i kobietą, która to wszystko trzymała w swoim ręku, tak? Że dzięki jej zapałowi i silnej osobowości zespół mimo wszystkich niekorzystnych okoliczności przetrwał. Grotę upamiętniającą to miejsce, a tutaj oni zostali pochowani. 10 osób z różnych okolic, dwie osoby z Otorowa, z Pniew, też tutaj jeszcze z innych miejscowości. W każdym razie to byli ci mieszkańcy okolic Szamotu, którzy całkowicie niewinnie zostali rozstrzelani w akcie odwetowym, ale też sam odwet był właściwie wymyślony, bo to chodziło o sprawę jeszcze z listopada 1939 roku, kiedy żołnierz niemiecki został postrzelony w Gałowie, przy czym to nie było żaden zamierzony akt, tylko został postrzelony przez pomyłkę, przez kolegę. Ale tutaj Niemcy uznali, że Polacy muszą być za to ukarani.
Także to ta historia. Przypadkowi ludzie, którzy znaleźli się wtedy w więzieniu szamotulskim z różnych względów, zostali wytypowani. Najpierw właściwie zatrzymano hrabinę Zofię Mycielską, jednak na skutek interwencji Niemca, ziemianina z Przyborówka, Zondermana zostali wypuszczeni, ale przyszedł rozkaz z Berlina, że muszą być Polacy za to rozstrzelani. W tej sprawie też próbował na gestapo interweniować ksiądz proboszcz Bolesław Kaźmierski, jednak tutaj nie uzyskał, doszło do tej egzekucji 13 grudnia 1939 roku. Tutaj bardzo okazały. Rodzina Miękwiczów tutaj prawdopodobnie spoczęli tutaj w tym grobowcu także rodzice, ale i sam nauczyciel szkoły, dzisiejszej szkoły numer 2, kiedyś to... W czasie, czy zmarły w wyniku odniesionych ran w czasie czy pod koniec I wojny światowej. Mamy równocześnie też powstańców wielkopolskich i późniejszych też powstańców wielkopolskich, którzy niekoniecznie zginęli, ale zmarli później z przyczyn naturalnych. Mamy też rzędzie grup Michała Strzelczaka, czyli żołnierza, czy właściwie członka, bardziej może nie tyle żołnierza, właśnie co członka milicji, który zginął w wyniku potyczki, do której doszło między szamotulskimi milicjantami a żołnierzami radzieckimi, którzy w sierpniu 1945 roku wszczęli awanturę w pociągu. Także tam mamy taki napis na tym, że zginął w służbie ojczyzny, tak? Dość to brzmi enigmatycznie, a tak wyglądała historia. No i oczywiście mamy tutaj też prochy sprowadzone Maksymiliana Ciężkiego, sprowadzone do Szamotu w 2013 roku. Maksymilian Ciężki był powstańcem wielkopolskim, także słusznie w tej kwaterze się znalazł. Oczywiście znamy też inne jego zasługi, związane przede wszystkim z tym, że to głównie właśnie Maksymilian Ciężki wpadł na pomysł, że do szyfrów, które pojawiły się po I wojnie światowej, do rozszyfrowywania tych szyfrów, potrzebni są już nie lingwiści, bo to wcześniej właśnie głównie szyframi zajmowali się lingwiści, ale matematycy. I był jednym z wykładowców takiego słynnego kursu, który odbył się w Poznaniu, który to kurs wyłonił późniejszych matematyków, późniejszych tych trzech słynnych matematyków, którzy rozszyfrowali Enigmę. Maksymilian Ciężki w okresie II wojny światowej znalazł się na Zachodzie, oni tam byli fatalnie traktowani, potem nie mógł wrócić do Polski, odebrano mu obywatelstwo. Właściwie nawet żona, która została tutaj w Polsce, nie informowała go o śmierci synów, nie chcąc już go denerwować, bo był złego zdrowia i zmarł kompletnie w takiej strasznej biedzie. Także też taka smutna historia i dobrze, że tutaj wrócił do Szamotu i oprócz tego, że spoczęły tutaj jego szczątki, jest też pomnik na skwerze jego imienia naprzeciwko poczty. Zostało spisane i wydane przez Wincentego Kanie w śpiewniku szamotulskim. Nagrywali już od lat 20. bardzo wiele dla Polskiego Radia.
to oni też uczestniczyli w przygotowaniach wesela Szamotulskiego. Występowali razem najpierw ze Stanisławą Koputową, później z Janiną Foltynową. Między innymi też wyjechali Stanisława Koputowa w 1949 roku po takim udanym występie na centralnych dożynkach. Została zaproszona z 10 parami do tego, żeby udać się na takie występy do Moskwy i tam występowali między innymi w Parku Gorkiego dla 17 tysięcy widzów. Także to było takie ważne wtedy przedsięwzięcie. I właśnie Franciszek Orlik też wtedy uczestniczył w tym wyjeździe, a to postać o tyle tragiczna, że to znacie Państwo historię pewnie Mariana Orlika, czyli syna Franciszka, tego, który ma swój kamień pamięci przy i skwer przy ulicy Zamkowej. Tak, przy ulicy Zamkowej Marian Orlik był taką niezwykle zdolną osobą. Można by powiedzieć, że ktoś taki, kto wyszedł poza to środowisko, chociaż tutaj z naszego punktu widzenia można powiedzieć, że cenniejsze może jest to, co zrobili ci bracia Orlikowie, tak? Cenniejsze dla nas, ale oni pokładali swoje nadzieje właśnie w Marianie, który był oficerem, znalazł się w Oflagu w czasie wojny, później nie chciał już być w wojsku, ale został w 1945 roku do tego wojska wcielony i mógł wybrać iść do więzienia. Do więzienia na przykład poszedł ojciec Małgorzaty Braunek, bo on nie chciał wstąpić do wojska, był rotmistrzem i kiedy go powoływano, odmówił i poszedł, siedział we Wronkach. Natomiast Marian Orlik wstąpił do tego wojska, ale później go to bycie przedwojennym oficerem dogoniło. I w takich sprawach z początku lat 50. został skazany na karę śmierci w grudniu 52 roku, został ten wyrok wykonany i rodzina właściwie przez całe lata nie wierzyła w tę śmierć. I Franciszek, taką historię usłyszałam, że miał prosić po kolejnych jakichś tam dożynkach Bieruta o to, żeby ułaskawił syna. Ale Bierut nie podpisał aktu ułaskawienia i Marian Orlik został rozstrzelany w grudniu 52 roku.